uwielbiam śpiewać, uwielbiam ten śpiew kresowy, dwugłosy, te zaśpiewy, to jest gęsia skóra, dreszcze i to jest coś pięknego. Ja nawet śpiewam w domu, jak nie ma dzieci, nie ma nikogo, jak gotuję, to śpiewam różne. A jak przyjdę sobie do swojego pokoju, robię na drutach, to śpiewam różne tylko i tak i przypominam, tak lubię śpiewać. Wśród kobiet najłatwiej o mówce, a najtrudniej o słuchacza. Pieśni bierzemy. Bierzemy pieśni właśnie z jednej tylko wsi. Z Mielaczycz, około Lwowa. Tutaj kilkanaście rodzin osiedliło się właśnie w Letninie. Nas stamtąd wysiedlili, bo musieliśmy, trzeba było podpisać obywatelstwo, a nie chcieli Polacy, musieli, i wyjechaliśmy tutaj. Każda pieśń, każda ballada jest o czymś. Od początku do końca. O życiu. Po prostu jakieś sytuacje, jakieś dramaty rodzinne, o miłości, to o tym, jak się zakochała i do końca do grobu, jak to się mówi. A gdy wyjdziesz w pole, nie? To jest po prostu coś pięknego. Przyjechaliśmy w 1946 roku, to miałam 12 lat, to kiedyś śpiewało się po schodach, jak to mówili, na gankach. Śpiewałyśmy, jak nie to naokoło wioski się chodziło i śpiewało się i tak starsi ludzie nas słuchali, bardzo lubili to. Pieśń i muzyka mówi o charakterze tożsamości narodowej danego narodu. Na przykład mówi się o muzyka bałkańska, prawda, tak, dostawiona jest węgierska, ludowa oczywiście, jakoś naszej nie ma. I bez pieśni, bez tych właśnie, bez tego dziedzictwa i muzyki pieśni możemy zatracić swoją tożsamość narodową, swój charakter po prostu. To jest bardzo ważne. Po zabawach chodziliśmy, jak no przestał grać, to my już w kubki już śpiewamy. Teraz to całkiem inaczej. Już my śpiewałyśmy różne piosenki, stamtąd człowiek przypomina takie różne. No i ojciec mój bardzo ładnie śpiewał, wujek na organce grał, też rodzina moja była tak.
warto by wydać ze 2-3 śpiewniki, po 50 pieśni przykładowo w każdym, z nutami ze wszystkim, ponieważ poza gwarą tu jest bardzo pieczołowicie zachowany drugi głos po prostu. Skąd to on jest? Ja nic nie wymyślam. Coś mi dręczy, coś mi wzrusza, jakaś wolność.